Tak, bardzo odpowiedzialna rola. Bardzo uważam. I no i budujesz? Budujemy klub, wizerunek zewnętrzny piłki w Toruniu. I właśnie jest... mam pytanie, ponieważ bardzo zarówno Robert, jak i trener jesteście byłymi piłkarzami. I powiedzcie, czy porażki przeżywało się bardziej jako piłkarz, czy jako teraz, jako trener, czy menedżer zespołu? Kiedy to mocniej się przeżywało? Wydaje mi się, że Kłosek nigdy żadnej porażki nie przeżywał. Mocny on psychicznie. On przegrywał mocny psychicznie, wchodził do szatni i zaraz wiedział, że następny dzień musi wygrać. I... Tak, to jest prawda, bo bardzo mocną psychikę mam, tak, uważam. Tak. I no, to trener potwierdził, tak jakby teraz wydaje mi się, wywiedzie. Że Kłosek jest nawet bez psychiki. I muszę powiedzieć, że bardziej przeżywam mimochodem teraz mecze, obserwując to z boku, niż w tym wszystkim uczestniczyłem. Nie, no tak na poważnie to... Porażki jako zawodnik w stosunku do tego, jako trener, czy jako tak, że się z boku na to patrzy, to był tak zwany pryszcz. Porażka jako zawodnik to całkiem inaczej, jednak zawodnik na to wszystko reaguje, a jako trener to chyba ta odpowiedzialność jest wiele większa i bardziej po prostu się to przeżywa, bo to już oni grają, nie ty, także to jest trochę inaczej. Na pewno trudniej jest jako trener, przynajmniej mi, niż jako zawodnik. Czyli ale mało przegrywamy, także nie jest tak źle. Chciałem to powiedzieć właśnie. Klub na pewno idzie w dobrym kierunku, idzie ku górze. Świetna propaganda, Robert. No tak. Ty masz płacone za tą propagandę jakoś, tak? Nie, no nie. Finansowo jesteś poukładany. Poukładany tam. Robert jest poukładany. Żona ogólnie płaci za mnie wszystko, także wszystko jest w porządku. Ty masz fajnie, masz żonę na miejscu, a moja nie chce za mnie płacić, bo jej nie ma. Tak, tak. Także ja muszę za siebie płacić. Tak. Nie, no dajemy radę. Dajemy radę. No to jeszcze kontynuując ten wątek porażek, czy przygotowania do następnego meczu różnią się po przegranym meczu i wygranym, czy to wygląda mniej więcej tak samo i tu jakby jest idzie w tym samym samą drogą? To zależy, jak się ten mecz przegrało, bo niekiedy rzeczywiście przegrany mecz nie jest jakby czymś, co totalnie zachwiało drużyną. Także różnie. Jeżeli widać, że trzeba jakieś rzeczy poprawić po ostatnim meczu, chociaż nawet po wygranym przecież trzeba poprawiać, to coś się zmienia, ale akurat nie my po tym ostatnim naszym przegranym meczu za wiele żeśmy nie zmieniali. Koncentrujemy się na tej swojej pracy i drodze, którą mamy obraną i tutaj jakichś tak zwanych kwadratowych jaj nie ma. Nic się nie zmienia, pracujemy swoim cyklem. Jesteśmy jeszcze przed analizą jutrzejszego dnia, przed analizą rywala najbliższego i tutaj też się nic nie zmienia, także będziemy gotowi. No dobra, dobra. Dziękuję. I Kłosek mi się wydaje, że jest też gotowy. Codziennie. Tak, jestem codziennie na pewno gotowy. Tak jest. Kłosek tak jest jak zawsze zawodnicy po prostu są gotowi, bo mają warunki. Super i fajnie po prostu weszli w sezon i skoro cię już Robert mam, to jeszcze chciałbym cię o jedną rzecz podpytać. Od tego sezonu da się zauważyć, że już nie jesteś tak często na ławce rezerwowych w trakcie meczów. Powiedz, z czego ta zmiana wynika? Ta zmiana wynika, że tak jak mówię, no też muszę jakieś tam pojeździć na jakieś mecze i obserwacje jakby dane. Szerszy scouting niż w poprzednim sezonie. Początek scoutingu. Początek może scoutingu i to, co ma się dziać w klubie i na pewno klub idzie dobrze. O, jest jak dobra. Głowy nie ma. Takie z tym podanie coś nie było. Tak. Zagi chodził. Co się stało temu zawodnikowi? Nie chce śpieszyć. Któremu? No temu tu, co leży. To leży? Zagór! Chyba zmęczony życiu. Tak czy nie? Nie. Granie co 3 dni? To nie prom. Wczoraj grał tutaj z tym Labomorzanie na czwartej lice. A zaobserwowali mnie na Instagramie. Zaobserwowali mnie na Instagramie. Tak? Aha. Byłeś na meczu Pomorzanina? Nie. O której w ogóle grali? Nie wiem. Udaje, że nie wie. Wieczorem chyba. Udaje, że nie wie. Przy światłach? Przy 17 chyba. Powiedz nam, czy Lech dzisiaj awansuje? No, awansuje. Tak? Ale niepewno. Wiedziałeś? Wiedział, jak mówiłem, niepewno trochę. Co awansuje. Awansuje, czy widzisz, że właśnie tak? Właśnie powiedziałem, jak pewnie, że awansuje. To było... To jest problem z
z prawą nogą, nie? Tutaj z mobilnością, wiesz. No mówię to. Że w dół to mnie tak tutaj blokuje, to, ale mam spoko. Kurwa, jakbyś tak poświęcił cały grudzień. To bardzo poświęcił wspólne. Z fizjoterapeutą, żeby coś porobić. Tu, teraz, nie? Taki... To jest prawo, na pewno. Tam się zastanawia, czy nie jechać w niedzielę na resztę, ale około 18 grają. Co tam Arsiu nagrywasz? Nie możemy nagrywać. Tak wiesz, to próbuję. Się dobrało i... No ale... Próbują się rozciągnąć. Trzeba przyznać, że... no... Białość fryzury Damiana jest tak o 100% mocniejsza niż twoja, chociaż twoja też jest mocna. Nie, no przegrywam, przegrywam ja zdecydowanie. Włosy waniszem myję. To jest czasami aż niemożliwe, jak on ma te włosy białe, no, no jak farbowane faktycznie. Widzisz? No jeszcze w wakacje, jak słońce przyjdzie, to na zimę trochę ciemniej. O drugiej w nocy byłem w Toruniu. Tylko, że to jedzie ten... Michał, po każdym treningu poświęcasz czas na rozciąganie? Tak, oczywiście. Dobra, po każdym. Starał się przynajmniej. Tylko z piłką ma problem. Tak, z piłką mam problem, ale z bieganiem jest dobrze. Więcej czasu na piłkę niż na rozciąganie, nie? No. Z lekarską miałem problem, wiesz? Nie, z futbolową dużą. A z tą małą... Rozciągać się nie można. Jak Stefan wypierdala na pierwszy szat nie zawsze. Dzisiaj, Michał, widziałem, jak próbowałeś swoich sił w rzutach wolnych. Nie, bardziej rzut... A, rzut wolny raz. Właśnie są od tego inni tutaj. Trener jak widział twoją próbę na przyrzucie wolnym, to powiedział, że nie będziesz strzelał. Nie? A, raz tylko uderzyłem i widzisz, raz nie wyszło i przypieli łatkę. Ale spokojnie, nie jest tak źle. Ale wszystko można treningiem nadrobić, także jak będziesz mocno ćwiczył, to może. Tak. Chociaż Urban tutaj, mam nadzieję, że... Kukuje coś. No podniesie trybuny, jak no już parę razy zerwał trybuny, no, bo na ale... na treningu, nie wiem, czasami nagrywasz, może nie widzą tego wszyscy, ale... Nie no, ostatnio... Na treningu naprawdę wchodzi. Ostatnio nagrałem trening strzelecki i porażkę w Wejherowie, także... Także dzisiaj już... Dzisiaj nic nie nagrywałem. Już kończ. Czyż coś tam było jednak. ...25 sierpnia, Michał, bitwa bramkarska. Jesteś razem z Bartkiem gościem specjalnym na tym, ale też pewnie będziesz pomagał, podpowiadał, gdzieś tam mocno pracował podczas tego dnia. Powiedz, czego się spodziewasz po tej właśnie bitwie bramkarskiej? Znaczy, no spodziewam się fajnej zabawy, ponieważ bitwa bramkarska to zawsze jest jakaś rozrywka dla dzieciaków, tym bardziej, że to są będą młodzi chłopcy, młodzi dziewczyny, nie wiadomo tutaj, jak to będzie. Ode mnie aż tak młodsi, nie? No, od Bartka może nie tak młodsi, ale ode mnie no to jest jednak 6 lat różnicy, jeżeli chodzi o najstarszych dzieciaków, jakie tam będą. No i mówię, no to jest rozrywka. Dzieciaki nie dość, że będą mogły pokazać swoje umiejętności, to liczymy na to, że będą się dobrze przy tym bawić i będziemy starali się z Bartkiem i z trenerem Kolą pokazać się z jak najlepszej strony, żeby dzieciaki miały chęć przyjścia do nas, do naszej Akademii Bramkarskiej, jaka jest w Toruniu i żeby się rozwijały dalej. Wydaje mi się, że często gdzieś tam w naszych kulisach, nagraniach można zaobserwować, że atmosfera na treningach bramkarskich jest bardzo dobra. Tutaj trener Kola właśnie dużo takich elementów zabawy wprowadza, ale oczywiście pracy przez zabawę. Myślicie, że właśnie też tak to będzie wyglądało tego dnia, że tam będzie przede wszystkim zabawa, a gdzieś tam między wierszami, znaczy, no element wiesz, to jest rywalizacji? Tak, że trzeba umieć rozróżnić to, kiedy jest czas na zabawę, a kiedy jest czas na pracę. I po prostu u nas na treningach to właśnie jest taka atmosfera ze względu na to, że potrafimy to wszystko połączyć, że jak wiemy, kiedy możemy się zacząć śmiać, troszeczkę powygłupiać i tak dalej, a jak jest czas na pracę, no to jest czas na pracę, jest pełna koncentracja. I liczę na to, że tam będzie tak samo, że dzieciaki będą zadowolone z tego, co im przygotujemy. No to jeszcze, bo w ogóle w kadrze nie widać Bartosza, ale on tutaj z nami jest. No Bartek, jak się czujesz z tym, że rzeczywiście tam będziesz tylko 3 lata starszy od najstarszych uczestników? No chociaż 3 lata w takim wieku, 18, 20, 16, 15, to jest jednak sporo. Ja aż tak dużo różnicy nie odczuwam. Zazwyczaj tak jest, że jestem często zbliżony wiekiem do różnych zawodników, więc dla mnie to nie będzie żadnego problemu. Okej. To powiedz jeszcze, bo widziałem, że byłeś na meczu Centralnej Ligi Juniorów między Elaną a Lechem Poznań. Jak wrażenia po tym meczu?
Tam sporo twoich kolegów grało. Tak, no z Lecha. Nie tylko z Elany, ale też z Lecha. Czy tam nie tylko z Lecha, tylko też z Elany. Z Lecha właściwie no, 3/4 zespołu znałem, bo teraz też kilka nowych zawodników tam doszło. Fajnie, że się mogłem z nimi zobaczyć, porozmawiać z trenerami, z zawodnikami i dowiedzieć się, co tam u nich, ale byłem zaskoczony frekwencją, jaka była na trybunach. To było niesamowite. To była dobra frekwencja i fajnie, że ludzie przychodzą też i dopingują. Jest taki głód, potrzeba dobrej piłki. Tak, fajnie naprawdę, że ludzie przychodzą i naprawdę chcą oglądać sport. To zupełnie inaczej się też gra samemu zawodnikowi. Dlatego tutaj no, liczymy mocno, że z Rowem Rybnik tutaj będzie, no, ta trybuna za nami. No mam nadzieję, że przyjdzie pełna, stadion. Pełna, tak jest. Też na to liczę. Dobra, to dziękuję bardzo, rozciągaj się dalej. No dzięki. Dziękuję też, Michał. Dzięki również. I co, na pewno się widzimy 25 sierpnia? Tak. O 14 podczas bitwy bramkarskiej. Przygotujemy sprzęt, kamery i będziemy obserwować dzieciaki, dokładnie. Jak to wygląda z bliska. Dzięki wielkie. Dzięki.